Najważniejsze to z poślizgiem dotrzeć do mikrofonu, ale już jesteśmy obie. No tak to jest, jeżeli przychodzi dziewczyna z długo wyczekiwanym albumem, to najpierw trzeba sobie powyrywać płytę z rąk, potem sprawdzić, jak wygląda. No i przede wszystkim piekielnie się ucieszyć, że jesteś. Dzień dobry. Dzień dobry. Absolutnie pierwsi jesteśmy? Tak. Jutro premiera twojej debiutanckiej płyty w studiu Yuki. Bardzo dzień dobry. Cześć. Pierwotny plan był taki, że to ty mi opowiesz piosenkami o swojej płycie, ale postanowiłam, że może byłoby to zbyt banalne, w związku z czym ja wybrałam utwory, a ty mi będziesz o nich opowiadać i w ten sposób podróżujemy sobie trochę po twoim życiu, muzycznych wyobrażeń. Przed momentem pojawił się też pomysł, żeby Yuki odpowiadała na wszystkie pytania po francusku, bo wydaje się, że zna ten język, a ponieważ uczyła się go sama, to dodatkowo może świadczyć o tym, że twój słuch jest... No, bardzo wysokim stopniu rozwinięty. No i teraz po francusku powinnaś wiedzieć, oczywiście, Ulu, masz rację. Oui. Wiesz co, no teraz to, no ja nie wiem, czy ja tak potrafię, tak teraz. Nie będziesz miała Będę się krępować. Nie będziesz miała innego wyjścia. Dobra. Jak podchodzisz do jutrzejszego dnia, do daty 20 dzień lipca 2018 roku? Wiesz co, no, to jest spora dawka emocjonalna, rozmaita panika, radość, zmęczenie też tym materiałem, no bo tak jak wspomniałaś, jest długo dojrzewający i przechodził przez różne etapy i w ogóle zaczynał się praktycznie w duecie, a mam teraz zespół wspaniały od 2 lat i no, i kocham ich bardzo. No i co? No i wiesz, więc po prostu takim dynamitem jestem trochę teraz, ale to pozwala mi po prostu dźwigać wszystko, bo zrobiliśmy to sami, więc tak, korzystam, myślę korzystnie, wykorzystuję na plus tą energię, może tak, nie skupiam się na tych negatywach, czyli panice, tylko sobie myślę, dobra, no to skoro już masz tyle emocji i po prostu nie możesz usiąść w miejscu, to zrób coś z tym dobrego. 2 lata temu spotkaliśmy się w pięknych okolicznościach przyrody, bo wtedy było jeszcze ciepło, wtedy tak, wakacje tak. Było ciepło, w Cudzie nad Wisłą w Warszawie przyjęłaś nasze zaproszenie do koncertu, który organizowała czwórka właśnie w Cudzie nad Wisłą, wystąpiłaś tam, no i to było 2 lata temu. Tak. Jaka wtedy Yuki była, jaka jest teraz? Wiesz co, przede wszystkim to bałam się. Chyba wszystkiego i nie lubiłam swojego głosu za bardzo, okazuje się. Tak. W związku z tym też tak naprawdę wychodząc przed ludzi, nie do końca wiedziałam, co zrobić z tym, co napisałam i skomponowałam. Jak to przedstawić. Jakoś miałam po prostu blokadę. Ale systematyczna praca nad i głosem i jakby wyobrażanie sobie sytuacji, w których masz się pojawić i doświadczanie ich oraz granie na instrumentach, no kontakt jakby i ćwiczenie sobie, nie wiem, trudnych jakichś sytuacji w różnych sferach, tak, w sferach życia i z różnymi ludźmi, sprawiło, że teraz naprawdę czuję się super fajnie i tak pewnie i wiem, co chcę powiedzieć i to jest właśnie, myślę, idealny czas na wydanie albumu tak naprawdę. Nie byłabym gotowa, żeby go wydać 2 lata temu. Chciałam tylko powiedzieć, że słuchacze nie mają wyjścia, koniecznie powinni odpalić 4.online, żeby sprawdzić, jakie słońce zawitało w naszym studiu. Dziewczyna pełna pozytywnej energii zaraża i to jest bardzo fajne. Jednym zdaniem, jak określisz płytę? Opowieści, historie. Zapraszam. Do mojego świata. To zapraszamy do świata Yuki i zaczynamy tę podróż od numeru 1 na płycie. History of Yuki. To jest 1 numer na płycie, to jest początek numer w ogóle. I początek twojej opowieści, czyli ten numer rozpoczął nowy rozdział w twojej działalności muzycznej. Tak, ten numer rozpoczął. No jak w wielu przypadkach natura pchnęła mnie do jego napisania. Nie byłam w tym sama, bo pomógł mi Marek Pędziwiat, jakby zrozumiał tematykę od razu. Przyszłam jakaś taka zaaferowana do studia i powiedziałam, że w ogóle co się wydarzyło na niebie, to jest kosmos, bo jakaś taka potężna chmara ptaków krążyła nad Akademią Muzyczną we Wrocławiu jeszcze wtedy.
No i co? No i one po prostu kompletnie nie chciały stamtąd odlecieć. I tutaj już, wiesz, szalał wiatr, w ogóle błyskawice, a te ptaki tam nad tą muzyką. Składały hołdy Alfredowi Hitchcockowi. Tak, dokładnie, pewnie tak. Muzyczny. No więc ja jemu też złożyłam hołd w postaci tego utworu. No jest utwór o tym, że po prostu, żeby trochę nie oszaleć w tym świecie, trzeba pamiętać o tym, że tworzymy tą historię, tak jak musimy się trzymać razem, chodzić dobrymi ścieżkami i dokonywać dobrych wyborów jakby. No i trzymać się razem tak jak ta chmara tych ptaków, no matter what, bo wiesz, na niebie się działy rzeczy po prostu takie, no wiesz, demoniczne wręcz. Kim byś była, gdyby nie to? Znaczy pewnie ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo nie sprawdzimy tego, ale jak ci się wydaje, kim byłabyś, gdyby w twoim życiu nie było tego takiego kontaktu z naturą i tej wrażliwości na przyrodę, na wszystko to, co nas otacza, a nie jest związane z cywilizacją? Wiesz co, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ale to było od zawsze u ciebie, prawda? Tak, no, bo jednak w tych Bieszczadach rodzice uciekli w te Bieszczady, rzucili wszystko, założyli ten hipisowski dom bez prądu i bez wody. Jakby dla mnie tak zawsze wyglądał świat, że no, nie wychodziłam, wiesz, grać na komputerach, tylko po prostu jeździłam sobie nad rzekę, czy nie wiem, plotłam wianki, mm-hmm. czy atrakcją zimową było szukanie śladów niedźwiedzia na śniegu. Widzisz, w wielkim mieście atrakcją zimową jest bieganie po wyprzedażach. Odnajdujesz się teraz w... Na wyprzedaży? Wolę w internecie. W aglomeracji miejskiej. Wiesz co, teraz już tak, bo jestem już dużą dziewczynką, ale generalnie przez lata byłam mega samotna. Byłam sobie samotnym wilkiem. A utwór Higher, który pojawi się teraz, jest o czym? Spotkałam kiedyś człowieka, który wyznał mi przeogromną miłość. Ja go bardzo polubiłam, natomiast nie mogłam odwzajemnić tego uczucia. I napisałam ten utwór właśnie o takiej miłości, która na początku której się nie chce i jest w ogóle jakaś bardzo niewygodna, ale tak naprawdę to jest miłość, więc jest wznosząca i tak powstał ten utwór. Teksty są głównie po angielsku. Mm-hmm. Te, które są po polsku, wyśpiewane są głosem. Nie obraź się, ale myślę, że to akurat komplement. Dla mnie to jest komplement, w którym chwilami brzmisz jak Kaja. Wiem, starałam się dojść dlaczego tak mi się wydaje. Fantastyczne R. Aha. A właściwie jego brak. No dla mnie to jest jednak niezwykły urok. Brzmi to cudownie. No i są też teksty. Teksty, które pisałaś sama. Mm-hmm. Łatwiej ci jest wyrażać emocje po polsku czy po angielsku? Wiesz co, ja się nad tym nie zastanawiam jakoś. Po prostu wiem w danym momencie, wiem w jakim języku chcę zaśpiewać, ale ostatnio cały czas po polsku już coś tam się knuje, także następne będą już myślę wszystkie polskie. Bo tak jakoś, nie wiem, chyba dojrzałam. No jest to prawdopodobne, że się odnajdując w języku, znaczy, że dojrzewając, człowiek się mniej przestaje wstydzić po polsku, bo z młodymi artystami podobno jest tak, że oni nie chcą śpiewać w języku polskim, bo bardzo łatwo banał konstruując tekst. No, to jest tekst. Cienka granica, no, to prawda. Mamy trudny język. Mm-hmm. Anglicy mają dużo lepiej, mogą sobie zaśpiewać piosenkę o Umbrelli i staje się wielkim przebojem. Hitem, tak. Czujesz, co by było w Polsce, gdyby ktoś napisał piosenkę o parasolce? No dobrze. W takim nie podajemy się tego. Jest tutaj utwór Rosnę, który mam wrażenie, że gdzieś dokumentuje ten... No, właściwie ten rodzaj twojej dojrzałości, zdobywania szlifów, nie chcę powiedzieć w wielkim świecie, ale takich emocjonalnych szlifów. Czy to tak, jest dobre interpretacja? Zdecydowanie. Tak, bardzo, bardzo dobry. I to się zbiegło, pojawienie się tego utworu też w internetach zbiegło się z wyjazdem na Islandię. I jakby to była taka mantra, później ten wyjazd. I po tym wyjeździe już tak wiedziałam, że na przykład gitara w zespole musi być i Krzysiu się pojawił wspaniały i po prostu już do końca życia mam nadzieję mieć z nim kontakt muzyczny i nie tylko. I po prostu, no tak, historia, no też taki samobójczy trochę utwór, no bo jednak jako osoba, która nie posiada
R w swoim zasobie, a robi utwór Rosnę, to na całkiem niezłą odwagę się tutaj, całkiem niezłą odwagą się wykazałam. Także. A jak wygląda kwestia zaproszonych gości, którzy pojawili się na tej płycie? Wiesz co, w utworze Fools Andy dostał ode mnie szkic tego utworu razem z tekstem. A kim jest Andy? I melodią. To jest Andrzej Strzemżalski, Andy Eden, wspaniały muzyk z Wrocławia. Też zebrał właśnie pieniądze na swoją debiutancką płytę, także myślę, że na jesień będziemy mogli się spodziewać i warto sprawdzić człowieka, bo naprawdę śpiewa pięknie. No i polubił od razu, jakby nie było namawiania i pamiętam, że chyba za pierwszy czy drugi take od razu siadło i było pięknie. Także tak. A Francis Tuan to jest półwietnamski, posthipisowsko rainbowowy chłopak, który po prostu pisze najprostsze piosenki na świecie, ale porywają one tłumy i rodziny i wszystkich zrywają po prostu do tańca. To ja proponuję najpierw od Andy'ego zacząć ten męskie przesłuchanie twojej płyty, a do Francisa jeszcze wrócimy. Juki w studiu czwórki. Living in this frosty limbo, having vicious pain inside my soul. You got frosty ambitions alone. Chwilę po rozpoczęciu tego numeru mój gość powiedział Islandia, co nie? No, Islandia. I dlatego byłam przekonana, tak, że gość, który wspomaga cię tutaj wokalnie, nie jest człowiekiem stąd, tylko stamtąd. To dobrze, bo on lubi po angielsku śpiewać. To się ucieszy, chłopak. W takim razie proszę serdecznie, pozdrów go i rzeczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o album. Przypomnijmy, że chodzi o Andy'ego Edena. Edena. Andy Eden. Andy Eden. Dokładnie tak. To jest jeden z dwóch męskich gości, którzy pojawiają się na twojej goście. Za chwilę, na koniec naszej rozmowy, będzie jeszcze jeden w przepięknym utworze Calling You. To jest chyba najspokojniejszy numer na tej płycie. Przynajmniej ja w pierwszych dwóch odsłuchach tak go odebrałam. Nawet zaznaczyłam gwiazdką z podpisem spokojnie. Zaczyna się spokojnie, tak. Kończy się burzliwie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo tam deszcze jakieś się deszcze pojawiają. Deszcze niespokojne. Tak, dokładnie. Wiesz co, ten utwór ma, ten utwór jest zadedykowany mojemu chłopakowi, który zmarł w grudniu zeszłego roku i tak naprawdę na początku, ten draft już istniał tego utworu i tak na początku była to opowieść o takim, zauważyłam kiedyś dzieciaki, które sobie siedziały w tramwaju i bawiły się w pożyczanie sobie, pożycz mi rękę, a pożycz mi nogę, i tak sobie pomyślałam, że w ogóle, a co jakbyśmy zaczęli na przykład pożyczać od kogoś coś, czego nam się wydaje, że nie mamy, a co jak mamy? I może by tak zawołać to. I właśnie Calling You to było takie zawołanie do samej siebie, a później tak naprawdę poprzez doświadczenia przekształciło się też w wołanie jego. I jeszcze słyszał to w takim, jakby przed tym zdarzeniem jeszcze słyszał, pamiętam w piątek, przed tym poniedziałkiem draft, i powiedział, że w ogóle nigdy w życiu nie był bardziej wzruszony, a ja nigdy nie byłam bardziej wzruszona śpiewając to po raz pierwszy ostatnio na przykład na koncercie z Francisem. Także teraz ma tą swoją specjalną, dodatkową intencję ten utwór. To są bardzo poważne emocje i to są rzeczy, które, o których oczywiście powstają piosenki, ale zawsze zastanawiam się w sytuacji czyjejś straty, tęsknoty, rzeczy, która wydarzyła się, emocji, która wydarzyła się naprawdę, a nie jest tylko fabularyzowaną opowieścią. Wydaje mi się, że wyjście z takim numerem do publiczności to jest trochę jak operacja na otwartym sercu. Nie boisz się tego? Wiesz co, ja tak naprawdę jak go skończyłam i zaśpiewałam po raz pierwszy ostatnio, dwa tygodnie temu bodajże, to zrozumiałam, że to jest też swoiste katarzis. I to musiało nastąpić po prostu. Ten utwór musiał nastąpić. Już nie czekam i rosnę, przytulam wczorajszy strach. To fragment dokładnie z jednego z twoich utworów, z utworu Rosnę właśnie, o którym żeśmy wspominali. Ja trzymam kciuki, żebyś rosła i żebyś przytulała wszystkie strachy i żeby w tej pozytywnej energii nigdy ci nie zabrakło, bo nią zarażasz. I to potwierdzają osoby obecne też w studiu Więc czwórkowym. Życzę wszystkim, żeby rosnęli.
Rośli. Rośli? Tak. Rosnęli? Rośli. Ja to jednak po francusku powinno mówić. Rośli jako ludzie.